Dada! Dada! Dyrektor DPS Lubawa. Piotrek, uśmiechnij się trochę. Ewertowski Piotr, WTZ Lubawa. Miejsce drugie, Tarak Dorota, WTZ Lubawa. I miejsce pierwsze, Karczewski Krzysztof, HDS Lubawa. Drużyny, które nie rzucały piłką lekarską, proszone są o zjawienie się na linii startu. Kto nie rzucał piłką lekarską, proszone jest do sędziów na linii startu. O dekorację najlepszych zawodników konkurencji slalom z woreczkiem na głowie prosimy panią Krystynę Tredę, kierownika. Kierownika dzisiejszej imprezy. Uwaga, uwaga, ten puchar otrzymuje Patryk Dąbrowski, który ma lat 14. Prosimy Patryka. Idzie Patryk, jakieś fanfary dla niego i brawa gorące społecznej w Lubawie. Eugenia Kraszkiewicz. Pani Eugenio, prosimy na podium. Gorące brawa i fanfary. Gorące brawa dla pani Eugenii. Starsza uczestniczka dzisiejszej imprezy. Za najlepszą prawę wizualną drużyny. Uwaga, uwaga! Poproszę teraz o skupienie wszystkie drużyny. I ten puchar dzisiaj otrzymuje Gimnazjum Samorządowe w Iławie. Prosimy na podium. Miejsce trzecie. Mocno Maria, WTZ Iława. Zapraszam na podium. Miejsce drugie. Górnatowski Mariusz, HDS Lubawa. I miejsce pierwsze. Janicka Małgorzata, WTZ Lubawa. Proszę na podium, brawa i fanfary na tym. Strzał na bramkę nogą. Grupa pierwsza. Miejsce trzecie. Surdykowski Rafał, WTZ Lubawa. Miejsce drugie. Zalewski Cezary, WTZ Lubawa. I miejsce pierwsze. Kwasikrok Adam, DPS Lubawa, Filia i Łapa. Proszę tych zawodników na podium. Gorące brawa dla nich, fanfary. Pan Marek Kaucz, dyrektor DPS Lubawa. Thank you.
Kierpacz Artur, DPS Lubawa. Miejsce drugie, Zabłonny Artur, WTZ Lubawa. I miejsce pierwsze, Gutowski Robert, DPS Lubawa. Proszę tych zawodników na podium. Odbierze kolega, a o wręczenie nagród poproszę pana Adama Roznerskiego, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Lubawa. O dekorację poprosimy pana dyrektora DPS Lubawa, pan Marek Kałcz. DPS Lubawa. Miejsce drugie, Gabiński Mariusz, WTZ Lubawa. I miejsce pierwsze, Dudek Zbigniew, WTZ Lubawa. Proszę tych zawodników na podium. Pasidrok Adam, DPS Lubawa, filia Iława. I miejsce pierwsze, Gromek Cezary, SDS Lubawa. Proszę bardzo. Miejsce drugie, Kosowska Katarzyna, SDS Lubawa. I miejsce pierwsze, Łopatyński Marek, SDS Lubawa. Proszę tych zawodników na podium. Dekorował będzie pan Marek Kałcz, dyrektor DPS Lubawa. Niczerski Benedyk, DPS Lubawa, filia Iława. I miejsce pierwsze, Mądrzyńska Monika, SDS Lubawa. Proszę na podium. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Lubawa. Thank you.
Pamięcie, WTZ Lubawa. Miejsce drugie, Grajewski Krzysztof, DPS Lubawa, Filia i Ława. I miejsce pierwsze, Święcicki Mirosław, DPS Lubawa. Proszę tych zawodników na podium. Brawa dla nich. O dekorację proszę panią Bożenę Knapę, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubawa.